Jak tam twoje przygotowania do sezonu wyglądają? Co nam możesz powiedzieć na temat swojej formy fizycznej? Jest lepsza niż na początku grudnia, to na pewno, więc takie są plusy. Nigdy nie miałem problemu z przygotowaniem się do sezonu, więc wszystko idzie w dobrym kierunku. Tak jak zaplanował trener Radek Walczak, tak idę i go się słucham, więc nie ma z tym problemu. A poza tym cieszę się, że mogłem zobaczyć na własne oczy śnieg, dotknąć, bo jak na razie myślę, że tutaj w Zielonej Górze go nie zastaniemy. A jak będzie wyglądał ten okres przygotowawczy w swoim wypadku, już tak do końca, jak te najbliższe dni, tygodnie, no miesiące to za dużo powiedziane, ale tygodnie. No, cały plan ma rozpisany w sumie trener i usłucham się go, co mamy ćwiczyć na sali. Na koniec tego miesiąca bodajże jedziemy jeszcze, jest chyba obóz kadry, który jest w Szklarskiej Porębie albo w Karpaczu, więc na pewno też się tam zjawi. A powiedz, jak generalnie, że tak powiem, jest jakieś wyczekiwanie już na to, żeby wsiąść na motocykl, czy luz na razie? Czy dobrze, że jest ta przerwa, bo można trochę od Speedwaya mimo wszystko odpocząć, mimo że już de facto te przygotowania się zaczęły? Nie wiem, ja nie myślę na razie o żużlu. Jest dużo spraw wokół, które trzeba pozałatwiać. Jestem na etapie konstruowania budżetu na ten sezon, na Grand Prix, bo szukamy sponsorów do tego, żeby właśnie się dobrze przygotować i zainwestować w sprzęt, więc tak naprawdę o jeździe na razie nie ma mowy. Patrząc na pogodę, to na pewno sprzyjałoby, jeśli by wyszło słoneczko tak przez 2 tygodnie i byłaby pogoda plus 10 stopni, to wydaje mi się, żeby można wyjechać na tor, ale spokojnie. Dobra, jeszcze o ten sezon w takim razie zapytam. Nie wiem, Już? jakieś zmiany u ciebie będą? Planujesz coś? Nie pytam może tyle o sprzęty, nie wiem, o kadry, czy może o starty, tak jak Piotr chociażby, który zrezygnował ze Szwecji. Czy coś takiego u ciebie się szykuje, czy raczej stagnacja? Nie, ja raczej wszystkie kontrakty już mam podpisywane w ligach zagranicznych, więc za dużych zmian nie ma. Mój team mechaników zostaje. Design na Grand Prix jest podobny. Co by tu jeszcze wam podpowiedzieć? Że nie, nic się nie dzieje. Ja bardzo podchodzę ze spokojem do wszystkiego i poczekajmy, zobaczymy.